Bardzo cieszę się zawsze ze spotkań z nim, ponieważ FAO jest jedną z organizacji, która może i będzie odgrywała szczególną rolę w zwalczeniu tych wszystkich wyzwań globalnych, które stoją przed ludzkością, przede wszystkim w zakresie zwalczania głodu. Jesteśmy krajem, który się bardzo intensywnie rozwija, również rozwija się rolnictwo. Chcemy i dzielić się swoimi doświadczeniami i czujemy się współodpowiedzialni również za rozwiązywanie problemów globalnych. Zgłosiłem panu przewodniczącemu polską ofertę. Chcielibyśmy zorganizować kolejną sesję regionalną dla Europy w 1922 roku w Warszawie. Będziemy przekonywali również na najbliższej konferencji w Taszkencie w maju tego roku inne kraje do polskiej oferty, do polskiej propozycji. Jesteśmy gotowi tę konferencję zorganizować również po to, żeby pokazać nasze przemiany, które zachodzą w rolnictwie i w innych częściach gospodarki, które mogą być ciekawym doświadczeniem i przykładem dla innych.